drugi pakiet Arma Mojave. Również 6S. Tym razem rozstawione tam już parę pachałków. Nie wiem, jak to widać, kurczę, to kręcenie. Razem z jeżdżeniem nie jest zawsze łatwe. No i tak, moje odkrycie z dzisiaj. Tak, to odkrycie oczywiście w cudzysłowie. To pojawiają się pachałki. Odkrywa, że serwo nie wystarcza. Jak jest jeżdżenie takie dla jeżdżenia sobie bez żadnej wytyczonej trasy, spoko. Ale zaczyna być jazda, gdzie masz trafić w jakiś tor, no to zaczyna brakować, zaczynasz widzieć braki. No i tutaj też to właśnie widzę. Ten pakiet przejadę trochę delikatniej, żeby zobaczyć bez takich może ostrych, cały czas ostre wiksy, żeby zobaczyć też, jak tam to temperaturowo się będzie kształtowało. No też wiadomo, to nie jest mistrz slalomów i tak widzę, że jak ustawiłem te pachołki i staram się w nie trafić, to on już tam walczy, nie? Albo może inaczej, ja walczę z nim. O, wiem co, możemy pójść tam na tą plażę. Zobaczymy, jak on pójdzie w piachu, nie? Dzik. Żadnych problemów oczywiście. A wierzcie mi lub nie, teraz się skapnąłem, że nie sprawdziłem fail safe'a. Sprawdźmy go. Uwaga, wyłączam operaturę. Mam nadzieję, że mi na wstecznym nie odjedzie. Dobra, przytrzymam go i wyłączymy. No dobra, nie reaguje, czyli jest włączona. Fajnie. Robię jeszcze próbę w czasie jazdy. Tak, jest włączony, super. Polecam to sprawdzać. Kontrolowałem teraz, wiem, że krzywo jak cholera była kamera, sorry. Postaram się to poprawić teraz. Nade mną śmigłowiec się pojawił, elektryczny, kolega przyszedł sobie tu polatać. Trochę większe odległości następnym razem muszę zrobić. Teraz odległości między pachołkami to są około 10 metrów. Myślę, że pomoże zwiększenie frajdy, zwiększenie tej odległości.
ta frajda tu jest, tylko chodzi o to, że zbyt ciasne, zbyt wymagające jak na ten sprzęt. No. Bardzo ładnie przydałobuje to zawieszenie. Podoba mi się ta charakterystyka. Adekwatna do sprzętu. Ładnie to wygląda. Bum! Wielkie bum na koniec. Tutaj poszedł impact największy. Będę musiał się zwijać, zatem za chwilkę kończymy. Zawsze jak tak się powie, to jest fajne. Nie wiem, o co chodzi. No i coś się rozpięło. Albo coś się skończyło. Zobaczmy. Wypił się pakiet, także zapnę z powrotem i zobaczymy, czy wszystko gra. Chyba tak, no bo co by tu się miało wielce wydarzyć. Wkleić tego skoku. Chyba zbyt asekuracyjnie po prostu lecę. Lądowany na kołach, ale jednak wielkie boom słychać. Ten sprzęt jest najlepszy do tego. I myślę, że on może całkiem fajnie śmigać na torze. Może być nim frajda. Dziękuję za uwagę. Jak Wam się ten materiał podobał, dajcie proszę łapę w górę, subskrybujcie kanał. Będzie więcej ciekawych, myślę, sprzętów, ciekawych materiałów. Do zobaczenia.